ale rozumiemy, co znaczy słowo wojna. Natomiast kapral Hitler najwyraźniej tego nie wie. Ale ten bezczelny dykownik mówi nam, czego chce. Panie profesorze, pan czytał Mein Kampf? Tak, czytałem. Bez przyjemności. Czytał pan. To co tam jest napisane o Polsce? O Polsce? Tak jest, o naszym kraju. Pamięta pan? Chyba tylko tyle, że Republika Weimarska prowadzi niekonsekwentną politykę wobec Polski. Nie doprowadziła ani do pojednania, ani do konfliktu. Chyba tylko tyle. Tylko tyle, tak? A ja myślę, że tam jest dużo więcej o Polsce. Panie premierze, pan masz młode oczy. Proszę przeczytać, odkąd zaznaczyłem to. My, narodowi socjaliści i tak dalej. Tak, widzę, panie marszałku. My, narodowi socjaliści, umyślnie nakreśliliśmy linię pod przedwojenną tendencją naszej polityki zagranicznej. Jesteśmy tam, gdzie oni byli 600 lat temu. Powstrzymujemy germański potok skierowany na południe i na zachód Europy i zwracamy nasze oczy w kierunku wschodnim. Skończyliśmy z przedwojenną polityką kolonii i handlu i przechodzimy do polityki terytorialnej przyszłości. Sam los wydaje się nam podsuwać ten kierunek. O właśnie. To jest to. Oni chcą zmienić kierunek niemieckiej ekspansji na wschód. I sam los podsuwa im ten kierunek. Los. Patrz to dalej. Kiedy los porzucił Rosję dla bolszewizmu, pozbawił on rosyjskich ludzi wykształconej klasy, która kiedyś stworzyła państwo i gwarantowała jego istnienie. I tu pan zaznaczył koniec, panie marszałku. Tak, tam zaznaczy? No to koniec. Pan to czytał. Co tam było w Polsce? Nic, panie marszałku. O Polsce nie było ani słowa. No to właśnie o to chodzi, panowie. Ponieważ Polska dla tych ludzi już nie istnieje, nie ma jej na